Cześć, witam. Usiadłam na moim tarasie, słoneczko świeci, żeby Wam opowiedzieć o słonecznych książkach czeskiego pisarza, który nazywa się Petr Szabach. Z tymi książkami spędziłam ostatnie trzy wieczoro, nocy. Książki zostały wydane przez wydawnictwo Afera i przetłumaczone przez Julię Różewicz, wnuczkę Tadeusza Różewicza. Książki otrzymałam w prezencie od wydawnictwa Afera i już teraz proszę, żeby to wydawnictwo przysyłało mi więcej takich i podobnych książek, ponieważ w tych jestem zakochana. Spędziłam trzy wieczoro noce, ponieważ są to trzy książki wydane w takim bardzo poręcznym formacie, a także w takich neonowych okładkach. I to bardzo dobrze, bo w każdej księgarni je zauważycie. Zacznę od pierwszej książki. To znaczy tej, która została wydana niedawno. Nosi ona tytuł Babcie, po czesku Babiczki, i opowiada o życiu chłopca o imieniu Matej. Matej urodził się w 1951 roku w Pradze, a więc jest równolatkiem pisarza. Można więc przypuszczać, że tu są pewne wątki autobiograficzne. Petr Szabach zmarł w 2017 roku. Ale te wątki autobiograficzne można tutaj znaleźć. Matej urodził się, jak już powiedziałam, w Pradze, w bardzo typowej czeskiej rodzinie, w rodzinie takich typowych homolków. A kiedy przyszedł na świat, takie były jego refleksje. Na domiar złego pierwszą osobą, jaką ujrzał, był zwalisty imbecyl, który powiesił go za nóżki głową w dół i jakby nigdy nic zaczął olbrzymim, włochatym łapskiem okładać jego niemowlęcą pubę. Plask, lewy półdupek, plask, prawy półdupek. Mniej więcej w takich okolicznościach urodził się chłopiec o neutralnym imieniu Matej. I w takiej mniej więcej humorystycznej stylistyce jest cała ta książka pod tytułem Babiczki. Czytając ją, gulgotałam ze śmiechu. Dlaczego gulgotałam? Bo czytałam ją w nocy, chyba była już pierwsza w nocy, wszyscy spali, Andrzej spał, psy i koty spały, a ja czytałam i śmiałam się, ale nie mogłam tego robić na głos, więc gulgotałam ze śmiechu. Z czego? Właśnie z tego stylu autora, a również z wydarzeń, które tym stylem zostały opisane. Te wydarzenia to od roku 1951 do roku... nie pamiętam którego, kiedy na placu Wacława zaczęła się czeska rewolucja, w wyniku której Czechy odzyskały niepodległość i stały się Republiką Czeską. Matej to nam wszystko opowiada, opowiada z humorem, tym bardziej, że musi on lawirować między członkami swojej rodziny, a szczególnie między dwiema babciami. Lawiruje między nimi jak między Scyllą a Charybdą, taką domową, ponieważ dwie babcie różnią się od siebie bardzo. Babcia Irena jest ze strony matki, jest kobietą wykształconą w klasztorze, zna wiele języków, uczy więc Mateja tego, jak czytać, jak poznawać literaturę. Natomiast babcia Maria jest zapaloną komunistką, która kocha ustrój, kocha Związek Radziecki, a także ma wiele odznaczeń związanych z II wojną światową i z jej walką z faszyzmem. Obie babcie kochają swojego wnuka ponad życie i gotowe są dla niego zrobić wszystko, na przykład wykombinować zaproszenie do Londynu w roku 1969. Obie, jak mówię, mają różne charaktery i Matej tak je opisuje w tej swojej książce. Babcia Irena była imponującą postacią. Całą młodość spędziła w klasztorze i miała tak miły uśmiech, że w życiu byście nie uwierzyli, jaka jest mądra. Była ucieleśnieniem elegancji i dobrych manier i ani trochę nie pasowała do betonowych czasów komuny. Natomiast babcia Maria bardzo pasowała do betonowych czasów
komuny, tym bardziej, że te czasy spędzała smakując swój przysmak, który namiętnie produkowała. Istniały jednak przysmaki, którymi babcia Maria częstowała Mateja z dużo większym powodzeniem. Robiła naprawdę doskonałe wino, smakowało jak przepyszny sok porzeczkowy i zawsze było go u niej pod dostatkiem. A więc babcia Irena to jest kultura i obycie, a babcia Maria to jest robotnicze pochodzenie, no i to wino, które Matej będzie przez całe życie wspominał. Uzupełnieniem tej menażerii rodzinnej Mateja jest dwójek, który naśladuje radzieckiego biologa, zapomniałam, który krzyżował te rośliny ze sobą, jak Andrzej on się nazywał? Andrzej też nie pamięta, ale wy będziecie wiedzieć, bo chciał wyhodować mieszankę dyni i truskawki, a także ciotka Daniela, która przypominała swoimi gabarytami znaną czeską kulomiotkę Fibingerową. A więc w takiej rodzinie Matej dojrzewał i dorastał, więc już rozumiecie moje gulgotanie. Jest wszelako w tej książce scena, kiedy wszelkie gulgotania zamierają. Jest to moment, kiedy wojska Układu Warszawskiego wkraczają do Czech, dokładnie do Pragi, i żołnierze radzieccy zaczynają strzelać. A więc śmieszno i straszno. Książkę absolutnie polecam. Druga, z taką właśnie okładką, nosi tytuł Masłem do dołu. Bohaterami są dwaj przyjaciele. Każdy z nich ma grubo ponad 60 lat, czyli tak 60+. Arnoszt i Ewrzem. Różnią się od siebie wszystkim. Wyglądem, charakterem, poglądami, ale przyjaźń jest nierozerwalna. Arnoszt jest tym archiwariuszem, antykwariuszem i ma antykwariat z książkami oraz wnuka, którego kocha tą córkę, oraz żonę, byłą żonę, której nie kocha. Natomiast Ewrzen, jego przyjaciel, ma swojego idola. Tym idolem jest generał amerykański, generał Patton. Ewrzen ubiera się jak generał i nosi ze sobą pistolet jak generał. I co można o nich powiedzieć? Otóż lękają się o niej III wojny światowej. Dlaczego? Bo książka Szabacha rozpoczyna się w dniu ataku na World Trade Center w Nowym Jorku. I od tego momentu obaj analizują swoje życie i przygotowują się do III wojny światowej. Refleksje są tutaj naprawdę wspaniałe na temat książek, świata i tak dalej, różnego. Otóż nasz Arnoszt, jak już powiedziałam, posiadacz z dużego zbioru książek, miał dylemat zawsze, kiedy musiał się jednej z nich pozbyć. A mianowicie miał wtedy dylemat, bo każdej książki żałował, ale mówił do siebie tak, tylko bez sentymentu. Sentyment cię zniszczy, książka jest tylko książką, to po prostu towar. Tak mówił, nie chcąc oddawać żadnej z nich. Natomiast swojego przyjaciela Ewrzena charakteryzował w sposób następujący. Mówiłem już, że Ewrzen jest na swój sposób serdecznie paskudnym człowiekiem. Pomimo, że był serdecznie paskudnym człowiekiem, przyjaźnili się, jak już powiedziałam, wspierali się zawsze. Jeżeli oglądaliście amerykański film o dwóch zgryźliwych tetrykach, to Ewrzen i Arnoszt właśnie są takimi tetrykami. I na koniec, zachęcając do przeczytania tej książki, przytoczę wam ulubiony fragment z Schopenhauera, fragment, który Arnoszt nieustannie powtarzał. Czytanie to tylko namiastka samodzielnego myślenia. Pozwalamy przy nim prowadzić swoje myśli komu innemu na smyczy. Cholera, dobre. Tak, taki cytat z Schopenhauera przytaczał Ewrzen, nie, odwrotnie, Arnoszt swojemu przyjacielowi. Książkę, podobnie jak Babiczki, absolutnie polecam. I wreszcie ta z tytułu filmu, czyli Gówno się pali.
Książka jest specyficzna, składa się z trzech opowiadań. Pierwsze z nich nosi tytuł Zakład i opowiada o zakładzie dwóch facetów. Założyli się o to, kto dłużej wytrzyma pod wodą, a zakład realizowali w wannie. Drugie opowiadanie nosi tytuł Belleville i mówi o dziewczynce, która była córką kowala i chciała zostać chłopcem, żeby temu ojcu w kuźni pomagać. Trzecie, na ostatnie opowiadanie, właściwie taka mała proza, to jest Woda z sokiem. Bohaterem jest chłopiec, który nieustannie się zastanawia nad następującym problemem, że baby są jakieś inne i że mają większe przywileje, bo na przykład w szkole rysunki dziewczynek, a rysunki były bardzo schematyczne i takie bez życia, były oceniane przez panie nauczycielki bardzo wysoko. Natomiast rysunki chłopców, między innymi jego, były oceniane nisko, bo zawsze były pomazane, choć było w nich wiele dramatyzmu. I chociaż się ożenił, nadal obserwuje życie i przytacza swoim przyjaciołom, mężczyznom i kobietom następującą historykę i sprawdza, jakie są reakcje na tę historię. Pozwólcie, że ją zacytuję. Przychodzi niedźwiedź do leśniczówki i puka do drzwi. Otwiera mu żona nadleśniczego i mówi: czołem, misiu, co tam? Onieśmielony niedźwiedź przestępuje z łapy na łapę, aż w końcu mruczy: proszę pani, dałaby mi pani coś do picia? Pani nadleśniczyna na to: pewnie, że dam, co mam nie dać? Poszła do kuchni i odkręciła wodę, żeby była jak najchłodniejsza. Misiu drepcze w miejscu, rozgląda się i w końcu nie wytrzymuje. Wsadza łeb do środka i woła: a gajowy jest? A nadleśniczyna na to: nie ma, misiu, poszedł na obchód po rewirze. Miś się zastanawia i wreszcie mówi: to niech mi pani tam da do wody odrobinę soku, prosi misiu. Taką historyjkę opowiada narrator, czeka na reakcję. Podobno reakcje mężczyzn i kobiet są zupełnie różne, więc pytam was, jak wy zareagowaliście na tę historyjkę? Podsumowując ten film o książkach Petra Szabacha, muszę powiedzieć, że jestem nimi zachwycona. Polecam wam ich lekturę. Zobaczcie jeszcze raz okładki, które są takie neonowe, a więc w księgarni na pewno je zauważycie. Proza Petra Szabacha oddaje duszę czeską, no, która, jak się okazuje, jest nam również bliska, przynajmniej mnie, o czym świadczyło nocne gulgotanie. Dziękuję, do zobaczenia.